Hej, co słychać? Witajcie z powrotem. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City zawinął lotniskowiec Arasaki? Nazywa się Kujira, czyli wieloryb. Podobno korporacja zdecydowała się wywieźć go z Japonii, bo obawiała się, że ktoś może zechcieć go zatopić w celach naukowych. A tak szczerze, to niezły power move. Ciekawe, jaka będzie odpowiedź Militechu. Myślicie, że Miles przyleci się bombowcem B-52 nad siedzibą główną Arasaki? O, kurczę, nie no, przepraszam, teraz już przegięłam. Chciałam oczywiście powiedzieć pani prezydent Myers. Tak, pani prezydent, ma się przecież ten szacunek dla urzędu. A z innej beczki... Buenos dias, senor V. Przeszkadzam? Wyspałeś się? Bo wyrwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Cześć, V. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Co za zło? 14 to za mało. Moment. Mówisz 14 na dzień. Dobra. Muszę to przegadać ze sobą. Albo dwie. Sprawiłem sobie bota do znowu. Właśnie spuścił mi łomot. Nie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. Poszkodowanych udało się uratować. Bardzo silnego trzęsienia ziemi pod powierzchnią uwięzionych zostało 35 górników. Dzięki nowoczesnym wszczepom cybernetycznym typu Suslink 2 byli obecnie przetrwać. A teraz czas na wiadomości lokalne. Już niedługo będziemy świętować Aratama Matsuri. Z tej okazji ulicami Night City przedefilują imponujące wielopiętrowe platformy Dashi. Czekamy na to wydarzenie także dlatego, że swój udział w maratonie zapowiedziała sama Hanako Arasaka. Załoga WNS News życzy wszystkim udanej zabawy. Nie śpieszyłeś się, co Mono? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Siadaj. Skończyłeś. I możemy lecieć do Reapera. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żarcie. A czego tu nie lubić? Makaron jest, mięso jest. A jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby... Prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma.
I to grubo. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? Dexter Deshawn. Powiedz mi o nim coś więcej, bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie 2 lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. 2 lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł nas. Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bag go zna. Od słowa do słowa i umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie polubił. Tak, jasne, Jackie. No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby fixer dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interes. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. Co? Do Reapera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. No to jesteśmy. Chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Obgadamy zlecenie dla Dexa. Ale nie jesteście panami swych wspomnień, albowiem oczy wasze nie należą do was. Czy może raczej
Nie tylko do was. Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają wam oczy, powstrzymują się od pokusy podglądania? Kamery są wszędzie, nawet w was samych. Wasze życie, wasze troski i radości są dla nich zwykłym reality show. Gdyby ktoś podglądał, co robię, już dawno miałbym na karku cały półświatek i kilka korporacji. A jeśli jesteś ich pionkiem? Jeśli nieświadomie realizujesz plan, o którym nie masz pojęcia? Hej, Vi. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Wyglądasz na zadowolenie. W swoim cynizmie znaleźli oni sposób, by zająć... Jak w tym serialu. Strzelę ci fotkę, że nie wiem, co to jest. Opuśćcie się, nim będzie za późno. Malone opuszcza gardę. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Hernandez to wykorzystuje. Ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deshawn. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deshawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. Optyka Kiroshi. Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Wiktor... Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale wiesz, no, to droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna.
To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszą ligową rękę. A u ciebie co słychać? Wierz mi, w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto, z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Na moment oślepniesz, bez obaw. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? Prawdę mówiąc, bywało lepiej. Cierpliwości. Adaptacja może... Chwilę potrwać. Pora na skaner. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. Obstawiłeś ten mecz? Nie. Tak tylko z przyzwyczajenia oglądam. Tęsknisz za tym, co? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga.
i że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie jej miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Czakrą twojego serca, słone. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcinków. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtag. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Dexter Deschamps we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka, dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? To żaden wybór. W Night City nie da się żyć jak spokojny człowiek. Da się. Ja jestem bardzo spokojny. Do czasu, aż stracę cierpliwość. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo T-Bug. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a T-Bug znam. Pomogła mi 2 lata temu i dlatego się do was odezwałem. Poza tym... mam zadanie specjalnie dla ciebie. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie V. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle, mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgę. Thank you.
Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kambusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. A ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bag jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie V, jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Do zobaczenia. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Na pewno wie, jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chce, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce'ie? Royce to kompletny pojeb. Ćpa chrom, tak jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Zaczniemy od tego Maelstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. Oralej. To ja podjadę pod All Foods i trochę powężę. Hasta luego.